Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon 2. Mamy nową ekipę, jest to awanturniczka, okultysta, uciekinierka oraz badaczka plagi. I powiem wam, że wygląda to całkiem przyjemnie, powiem wam, że naprawdę spoko tutaj się dzieje. Na pewno musimy mieć tak, laudanum użyjemy, nie, teraz nie możemy używać laudanum, chcę je wejść tutaj. No flacha whisky między Aresem a Marko to miało być. Tak, Aresa Marko, koniecznie napijcie się, bo nie chcemy was utracić tutaj. Stresu nie obniżamy, teraz odporność na ogień do następnej gospody. Niech ty masz dużą odporność na ogień, więc niech to będzie... Dial. Odporność na przesunięcie, Marko, ty, ciebie nie przesuwamy, więc ta... co wlazło? Muzyka przywołuje z głębi serca dawną urazę. Okej, ale chyba nie mam na razie muzycznych jakichś tutaj przeciwników, chyba nie. Dobra, dostawcę zerknę jeszcze tylko. Karty do gry, ryzykujemy czy nie ryzykujemy? Może nie ryzykujemy, na pewno zioła uzdrawiające. Weźmy przedmioty gospody. Fajkowe ziele minus stres, ale to nie. Jest whisky jeszcze. O, myślałem, że nie ma. Teraz patrzę, że jednak jest. Chłopaki, musicie wiedzieć. Jeszcze tak? Fajnie, to siadło. No i teraz już się lubicie, co? Dobra, na pewno leczenie tutaj. Na pewno leczenie tutaj. I leczenie tutaj. Ja sobie dam radę. No i tyle. Ekipa. Pewno chcę teraz tak, ciebie. Gra chce, żebym używał oparów, tak? To może opary zamiast toksycznego wybuchu. Jak będą te opary. Tak, dwa razy podczas jednej bitwy. I klątwy osłabiającej. Chcecie, żebym używał? No to damy do radę, zrobimy to. Klątwa osłabiająca. A mam! No to będę zaczynał od rzucania klątwy. Dobra. Szlak handlowy. Więcej rupieciarzy i zwiad lokacji rupieciarz. I tu dostanę. Jeśli jedzenie w punku, jest szansa na, na niezachwianie. To jest dobre. I więcej żarcia na stem będę dostawał na stertę. Że jak będzie styrta się palić, to mamy to. Dobra, idziemy. Jakieś perki, coś? Nic, dobrze. Ważne, że nie ma negatywnych. Bo na pozytywy jeszcze przyjdzie czas. Whisky to załatwi. Byśmy się dogadywali lepiej. Rozrost. Behold, the great cities of man, ruined and aflame. Spore jest to. Jest to spore. Teraz tak, na początku mamy, jest jedna walka, druga walka, później mamy rupieciarzy, zaś potyczka, rupieciarz, sklep, szpital. Czyli prawa strona. Będziemy się trzymać tego szpitala. Zacznijmy od tej walki. Żeby to fajnie śmigało i jest tutaj trójca. Humanity. To od razu sobie zrobię klątwa osłabiająca tu. O, jak to patrzcie. Trudne cięcie. No patrzcie, jeden HP mu zostawiło, no. Następny atak działa szybciej w turze. Dobrze. Chociaż mogłem ogień dać. Na siebie tam coś porzucał. A to jest do zdjęcia. To co rzucił na siebie. Tak, to jest do zdjęcia. Postaram się to zdjąć właśnie. Ten jest ogłuszony i stracił akcję. A, mogłem rzucać te. 27. Spory kryt. Spory. Teraz przyjmą. Dobra, ośmielające opary. Och. Coś wspaniałego. Klątwa osłabiająca. Thank you.
No i mamy. Ciekawe ile walnie awanturniczka. 13. Myślałem, że jakoś więcej. Chyba zrobiliśmy te kościory. Nie będę tego nosił. O, cele i czynniki, właśnie to chciałem pokazać. Odwieźć pracownię? Nie, klątwa 3 razy. Okej, to tego nie zrobiłem. To 3 razy tej klątwy trzeba będzie użyć. Na pewno Laudanu musi być już jedno. Dobra, walka za nami jedna i teraz kolejna będzie. Jest to płonący stos. O, oni będą wrażliwi. Dobra, idziemy tu, bo to da wrażliwości. Ej, ale... O, na minusik weszło, niedobrze. Kluczem do przejścia tego lochu będzie zbudowanie większej... trzeciego lochu, zbudowanie większej relacji między postaciami. By ich umiejętności się bardziej kombiły. Klątwa osłabiająca. Tu. Jadło. Jest raz użyta. Dobrze, to jest drugie. Teraz 62 kombinacja zadała. 62. Sakra. Odparto oba. To nie będzie walka, na której chyba to zrobimy, bo tak. No nie mogę. Zobaczymy teraz. Jest unik. No nawet spoko. Dobra. Ale teraz będę mocno ja obrywał, ale zrobię 3 razy swoją klątwę. Dzięki temu. Warto zrobić to teraz, bo później, żeby już później nie kombinować, nie? Czy warto? No jeśli się uda, oczywiście, no bo to... Już nie może być. To jest trzeci raz. Chyba. Wydaje mi się, że to jest właśnie trzeci raz. Już możemy kończyć. Chociaż trochę obrażeń przyjąłem. Dobra, siadło. I siadło. Jest. Zwycięstwo. Nie użyłem 3 razy? To jest ponad 3 razy. To jest chyba ponad 3 razy. Dobra, to pójdzie na jakiejś większej bitewce. Początek, rękawice ochrony i... O! Tutaj niech będzie. Ups! No. Czekaj, idziemy w tego... Stop. Ten rupieciarz, prawo. Jeden rupieciarz. Później skrytka. Nie, rupieciarz, dwa rupieciarze będą po prostu. Tak, dwa rupieciarze będą. No tych punkciorów nie mam. Czy no 20 mógłbym kupić. Maksymalne HP minus kryt.
zbieramy. Szansa na wytworzenie whisky. Destylator jest spoko. I zwiększa się spiętrzanie łyskaczy. Ale i tak tego nie założę teraz. To nie, to wolę się wstrzymać, bo może jak coś takiego będę mógł kupić wielkiego, to będzie spoko, nie? Worek treningowy. Minuty bitewne. Jedziemy. Jedziemy i zbieramy. Zbieramy zecory dalej. A co mi tutaj wyskakuje, że... Rupieciarz. Po rupieciarzu jest szpital, to jest jedyna opcja. Teraz. Już są 65, ale też nie mam tylu tych, nie? Ale tu kompresy. Dobra, przedmioty bitewne jeszcze mnie interesują. Laudanum wziąłem. Laudanum nigdy za wiele. Okej, okay, jedziemy. Wychodzimy stąd i prosto. I do szpitala. Szpital polowy, dobra. Odporność minus 30, odporność na krwawienie. Tego tchórza też trzeba usunąć. No i nie mam już ten, ale no te dwa nawyki to jest to, co chciałem. Nie, bo na 10% na to, to się kupię trzy z innymi, to nagle się robi naprawdę lipa. Cztery laudanów. No właśnie, chciałem ci dać, żebyś miał cztery, bo ty mi nosiłeś jeden. A tak to możliwe, że w ciągu bitwy użyję tego częściej. Perhaps you are finding your courage at last. Konie cię lubią, to dobry znak. Dogadują się świetnie ci nasi ludzie. Tutaj zabójczy cios. To pewnie jak się już zginie. W tej turze fajnie by było ich też wykończyć. 9. Simple solution. Ładnie, ładnie to działa. Ta awanturniczka tutaj robi robotę. A ja ją chcę jeszcze bardziej zboostować, żeby to naprawdę... Ale to jeszcze... bo te bibeloty, które ona ma, no 50% obrażeń z tego, 50% jeszcze obrażeń z buffka. Naprawdę robi się nieźle. Jest świecucha, płonący stos, fanatycy. Dobra. Dwóch krzepkich. No to na nich użyjemy sobie tych.
I tak, klątwa osłabiająca. Jest. Teraz. Kombinacja już jedna siadła. Ten siadł, dobra. Uczenie i ogień. Jak tu sobie stoi. No to co tura? Oni często atakują. Oni często mają tury po tym tłuczeniu swoim. No właśnie. To się zamieniają miejscami też w ogóle. Patrzcie. Jeszcze się przyspieszają. Nie wiem, czy użyję na tych, bo mi trochę... Dobra, ten już ginie. Chirurgia polowa. A nie, on będzie... Nie ginie, tylko będzie miał turę, tą... To, jak to się nazywa? Wrota. Może się uda to, co chcę zrobić. Patrzcie, jak mi biją tą. No, oni tur mają w ogóle. Masakra. Teraz ma minus 60 obrażeń, no. Powrota. Minus 18, dobrze. Muszę atakować jego. Poszło oszołomienie. Ja zadam obrażenia, ale nie chcę jeszcze go zabijać w tej turze. Więc dobrze, że nawet, że jest tu oszołomienie. Może tak, lepiej zapobiegać niż leczyć na razie. No bo dobra. Tak. Zbafujemy. Bo chcę chwilę przeczekać. Żeby to, więc niech ich ogień nie wchodzi. Zobaczymy, czy 3 razy zadziała, czy trzeba więcej niż 3. Teraz na pewno wiem, że mam równe 3. Dobra, trzeba go kończyć, bo... Awanturniczka cokolwiek musi zadać teraz, mimo że ma... A, straciła turę, bo za dużo. No ta pasywka jest ciężka. O, siadło. I zobaczmy, czy to jest zrobione, bo 3 plus, no to 3 też chyba, nie? Leczenie z umiejętności, 25%. The loathing whispers. Zrobione. Dobra. To by to dam, chociaż to jest nie... To jest chyba ile ty przyjmujesz leczenia, a nie ile dajesz, ale... Rupieciarz, wejście do otchłani. Czyli musiałbym iść w lewo na potyczkę, żeby wejść do otchłani. Ja chcę wejść do otchłani. Idę na potyczkę w lewo. Dobrze. No i mamy potyczkę teraz. Co to jest? Stos znowu. Taken by the fires of these fanatics.
następnie wyjdzie. Z ci będą musieli się dogadać. Oj, poprzesuwało nas. Dawajcie mi tę wiedźmę. Dobra, zbuffujmy to. Pozbędziemy się jej. Uczenie rzucił, no. Szybkość działania. Teraz ten się przyspiesza, patrzy go. Się przesunąć. Dobra, teraz nie mogą go przesunąć, ty już masz... Ty się przesuniesz po prostu. Staniesz tu, ciała już nie ma. Tu rzucimy ci spalanie. I teraz ten ma spalanie i pięknie. Przesuniecie się znowu? Tak. Ale nie, dobra, teraz ten wyszedł, więc ognia nie dostał. O teraz, jak zostanie na swoją kolejkę, to będzie miał. Jeśli zostanie na swoją kolejkę. Może zacznijmy sobie od... Siadło. Obrotka. Okej. Zabójczy cios. A, to znowu przesunęło. I zabójczy cios. No, ona na długie walki nie jest aż tak dobra, awanturniczka, ale ogólnie jest spoko. Plus 10% do zapewnionego leczenia. No to damy to na tych. Na Aresa jeszcze raz. Minus obrażenia, ale te obrażenia nie musi być dobrych. Zapewnione leczenie jest git. Ale to teraz. Staniesz to. Laudanum mamy. Jedziemy. Weźcie do odpłani czy do leża? Do leża. Chcę z bossem zawalczyć. A, dobra, to po tej walce zmienimy sobie bibeloty. Znowu odpłań? No znowu będzie odpłań, co mi się wydaje. Nie, barykada. Znaczy, chodziło mi znowu stos, nie? Ale dobra. Czternast, tak? Nic z tym lusterkiem, bo... Dobrze. Jednak się giniesz. Więc nie użyjesz tego, co tu masz. Okej, tu dalej. Ten stres. Tu go zniżamy. Tam to się zniwelowało.
Dostaniesz klątwę. Klątwa po to, żeby ten go dobił. I pięknie. Odporności na 66, odporności na truciznę, to jest super. I żadnego negatywnego perka, nie? Mega. Ty masz mało w sumie. No ale dobra, na razie niech już tak jest. Teraz zbliżamy się do bossa. Jest to patrunek, jest laudanum jedno, jest światło i to nie jest potrzebne. Zioła lecznicze dostaniesz. O, nie trafiłem. Wspaniała biblioteka. Czyli bibliotekarz będzie pewnie. Pewnie będzie bibliotekarz. Library burns. Uniknięcie następnego ataku, tak? To ty przesuwasz się. Ciebie nie ma. Ty płoniesz. Teraz ty będziesz płonął, mam nadzieję. Teraz ciało jest tam, to niedobrze. O, jest on. O, ci dostali. A ciało zniknęło. Dobra, 16 tak wsiadł. Walić te riposta. Ważne, że już tego nie ma i jest osłabienie. Więc teraz wszystkie dodatkowe efekty tu wejdą. Osłabienie. O, niech sobie zniknie. 10 jest. No ten jeszcze. Ten zginie teraz, jakoś źle wyliczyłem to, ale spoko. To jest 6. Podpalenie na... A, na siebie. Tyle jeszcze leczy. Tornado ostrzy. Podpalał ich. Dobra, kończymy to, bo to... Teraz nie jestem zadowolony z tego, jak poszło to. No, ale to już lepiej. To zniknie? Znikło. Dobra, idziemy dalej. Mówiłem, że zawalczymy z bossem. Czuję, że ta ekipa jest silna. Bardzo podobnie tutaj zaczniemy. Palimy iskierkę nadziei. Zadał cios. Myślałem, że nie zada. Niech już jednego nie ma. Niech to już się stakuje. Patrzcie. Jest możliwe przemyślane, ale nie zdefałowało. I zobaczcie teraz, ile mu to robi, ta trucizna, te doty, bo on ma tak często maturę i tak często traci, nie? To jest w ogóle mega. Mhm.
Nie wyleczył, no. Może jego mogłem zabić. To niepotrzebnie dostałem tutaj. Aż drugie wrota mu weszły. Extinguished at last. Ej, tu już odparto przynajmniej w tym jednym. Mam oszołomienie, no. Dobra, jest zabójczy cios. Jest. The unrelenting application of violence yields more. I do widzenia. O, zakrwawiona gałąź dla awanturniczki i trofeum. Gdy kryt daje ogień, na początek walki jest 25% szansy też na ogień. Idziemy. Idziemy. Szkoda, że... Znaczy, ja mogę zmienić... No właśnie, to był ten. Dobra, jego zabić zanim zniszczę książki, jeśli dobrze kojarzę, nie? Tak, ale jego trzeba przesunąć. Nie można go przesunąć. No to łabędziem trzeba będzie go bić. Dobrze, przynajmniej mam tę umiejętność, nie? Niewrażliwy na ogień jest. A jakieś obrażenia to jest zadaje. No przynajmniej tyle, że jakieś obrażenia... Aha, to niedobrze. Ale na truciznę? Już bardziej, nie? Tylko tak. Będę też książkę. Dobra, na książkę nie weszło. Tu nie ma problemu, że na tego to rzucił. Zeszło. Odparto. Czternaście. No dobra, no losowy potwór obok też ma dostawać niby, ale idziemy w to. On niedługo będzie bliżej, to też będę mógł go... And apply it judiciously. Dobra, jeden unik. Zeszły mu unik i tak. Nie próbujemy, czy to wyjdzie. Dobra, jest dwunastka. Plaga. Weszło. Zabójczy cios, no właśnie, teraz się zacznie. Ale teraz będę mógł go częściej też atakować. Częściej pudło. Okej, okay. Odparto. Patrzcie no, ile on tego rzuca. Jeszcze ma. Zeszło. Szkoda tego pudła, ale to było 100, nie? Tu niestety odparto. Zapał do czytania. Może pozwólmy, by to wszystko spłonęło. Katalogowanie. Aż się studia przypominają. Czyli nie bardzo mogę teraz coś zrobić.
Okej. Okay. Nie chciałem pominąć tury. Chciałem nieważne. Źle zrobiłem. Ale dobra, teraz jest tutaj. Teraz powinniśmy go ciachać, bo na trzeciej pozycji był nietykalny dla mnie. Teraz musimy go ostro. Dawaj, tylko żeby nie chybiał. Naprawdę unik? Ale dobra, to też zeszło. O, mam ryzyko chybienia. Nie chybił. Teraz... Przestań. Tu nie. Zbity. To osłabienie, ale... 15 weszła. 11 weszła. Jeszcze 13 HP. Od razu śmiertelny cios. 24 HP. Kurde. Wrota. Totalnie źle to weszło. A to jest potwór, z którym już walczyliśmy raz, nie? Dobra, na szczęście ja też mogę się leczyć, a jeszcze się w tej turze nie leczyłem w ogóle, znaczy w tej grze. Pudło, dobrze. I on ma następny atak minus już. I przyjmuje więcej obrażeń, dobrze. Bibliotekarz będzie zaraz po mnie, to ja muszę zadać obrażenia. Żeby on się nie leczył teraz. Wrota śmierci. Dwa będą mega bolały. Chciałoby się uleczyć, ale nie mogę ryzykować. 26, no. Cześć, 20 HP. Okej, teraz mamy dość spoko, bo... Ty... Pięć. Zapobieganie. Dlaczego nie? Bo chcę leczyć tego, kto będzie miał wrota, czyli na przykład tutaj. 12 HP. Weź, błagam. Extinguished at last. Wiem, że mi pomożesz? Jak miałem tobie pomóc? Więc muszę atakować jego, nie? Okej. Jest to do ugrania. On ma ryzyko chybienia podczas następnego ataku, tak? Tak. Jeden? Ale to dzięki temu żyje jeszcze. Ale teraz... Masakra! On ma, bo on już ma debuffa z 200, minus 240 obrażeń. Załamanie jeszcze. Awanturnik... Okej, tu jest sprzęt, nie zachwianie. Ale awanturniczkom to jest taki problem. Jeszcze on ma odporność, nie? Zaciłem dwie postaci. Cześć. O Boże. Ty? Te 4 HP, wrota śmierci, Boże. 2, niedobrze, po nim. Lecą wrota.
To wrota. Nie. Ile tego ma? No przestań. Jak to się uda? This one is inches from death. Is there nothing you can do? To się udało. Nie wierzę, że to się udało. Wow. In life or in death. We are all. Biorę wszystko, ale nie ma miejsca w ogóle na to wszystko. The loathing. No nie mam. Ja nie jestem w stanie nic tutaj lepszego zrobić, ugrać. Te rzeczy po prostu wywalić. Te trzy jakieś itemy, takie totalnie najsłabsze, wywalmy, no. Tu wiem, że będzie walka, a tu? Możliwe, że nie. Jeszcze portreta odchłani. Nie, no to jest koniec. Wsparcie. Może jest, mogą mnie ukryć? Takie wsparcie bym szukał. Przeciężony. O kurde. Serio, liczyłem na to, że damy radę. An unexpected find. I stakuje się. Trochę tego mam. I ta barykada? Nie wiem, jak ja mam to zrobić. No nie, nie wierzę. Oni mnie w jednej turze wybiją. Koniec. But deadly all the same. Nawet iskierka nadziei nie pomogła. To wrota. To kolejne wrota. Kolejne wrota. O kolejne wrota. Jeszcze pudło. And carelessness. All marks of the unprepared. To mi sam nie poszedł. Jest to zabójczy cios. Okej, okay, no. Ach, tak sobie by to poszło. Znaczy, kurde, to było dobre, tylko ten boss rzeczywiście... Na niego skille nie były dobre, bo nie miałem jak go to bić, ani przesunąć. Miałem ogień, który też nie gra tu dobrze. Szkoda, bo itemy były naprawdę obiecujące i to podejście mogłoby być mega, turbo dobra. No dobra, jedźmy dalej. Wpakujmy te świece, bo 20 parę świec, jakieś dwa ulepszonka zrobimy. Ja bym jeszcze raz poszedł tą samą ekipą na następny raz, bo wiem, jak nią grać.
I to będzie dobre. Pójdziemy tą samą ekipą. The more they have to hold on to, the harder they will fight. Wisdom will help you choose. Jest w ekwipunku, to nie jest potrzebne. Awanturniczka. Tu już leci awanturniczka pod krwawienie, czego nie za bardzo potrzebuje, czy to ostatnie jest spoko. Ale to barwy wojenne, nie? Były. Uciekinierka natomiast. Wiecie co, ja spróbuję zrobić coś takiego. To recall a thing is to make it real once more. Wieść koła dostajemy i plus 2 do maksymalnych kół. Może nie, przedmioty gospody nie są mi potrzebne. Z bibeloty na start, jakieś fajne coś. Znaleźliśmy wróg śmierci, dostajemy buffy. Nie był to jakiś super. Odległy bibelot, początek rundy, dostajemy to, okej. Leryna podstępu, fajnie jakby wtedy mnie hitali. Jeśli spamiony, na początku użyciu ukrycie, jeśli ukrycie to 50 kryta, jeśli brak ukrycia to więcej obrażeń dostajemy. Okej, to lepiej jest dla jakiegoś młotrzyka, rzeczywiście będzie się ukrywał. Zwiększa zaopatrzenie się świecy nadziei o 4 na stertę. O kurcze. Przywieźli, no to są fajne opancerzenia teraz. Odległy bibliotek to zwykły pas ochronny. Tutaj jest ostrze. Odblokowuje potencjał kultystów, zapewniane leczenia, ale minus leczenie z umiejętności. Okej. Tak średnio bym powiedział. Jeśli splamiony w użyciu, początek który masz dwa razy to, ale jeśli to jest plus 66 kryta. Okej. Czyli takie, jeśli trafię, to mam kryt. Stosowany przy użyciu palny. Jeśli palny w użyciu, dobra. Musi być jakiś przedmiot teraz palny w takim razie. Odległy bibelot. Na krwawienie. Otrzymuję przetrwanie, jeśli cel ma to lub to. Uwa. Dodaję pozytywny token przy odparciu ataku. Okej, przeróżne tam rzeczy są. Otrzymuję przy odparciu to i leczy 20% HP. Narrator losu. To fajne nazwy, narrator losu. Odblokowuję potencjał kultystów. Plus 20 odporności. Okej, dobra. Trochę troszeczkę tych bibelotów wzięliśmy tutaj, ale to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczonka. Cześć.